Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem wam, jak zrobić kolorową nazwę przedmiotu w Minecrafcie oraz jak zrobić kolorowy opis przedmiotu, co nie jest raczej spotykane. Więc tak, jak w ogóle zmienić nazwę? Więc po prostu chyba każdy to wie, wkładamy przedmiot do kowadła i zmieniamy po prostu nazwę, czyli na przykład dajmy na to mieczyk. W tym momencie normalnie zmieniliśmy nazwę, kosztowało to jeden level oraz nasz miecz zmienił nazwę i jest trochę pochylony ten tekst oraz jest biały. Ja powiem wam, jak zrobić kolorowy i tak dalej, i tak dalej. Więc przejdźmy do pierwszej komendy. Oczywiście wszystkie komendy będą w opisie, więc zapraszam również do opisu. Przejdźmy do pierwszej komendy, czyli give małpa p, jaki przedmiot chcemy sobie ustawić i naszym, tak jakby naszą szufladką z tych atrybutów wszystkich będzie display i w tym displayu będziemy właśnie robić nazwę oraz opis przedmiotu. Więc na razie wygląda to tak, nic się nie zmieniło, wszystko jest tak samo jak wcześniej. Przechodzimy dalej. Dalej mamy już rozwinięcie tego display, czyli w środku już coś będzie pisać. I tutaj piszemy name, dwukropek, otwieramy nawiasy kwadratowe, tak samo z lore. A lore to znaczy, że to po prostu tak jakby, jak ja to nazywam, to jest opis przedmiotu. A to jest nazwa. Tutaj również nic się na razie nie zmieniło. Na razie wszystko jest tak samo. I przechodzimy do modyfikowania tego. Czyli w nazwie piszemy tutaj nawias klamerkowy, otwieramy. I w tym miejscu piszemy tekst, dwukropek i tekst, jaki chcemy tutaj sobie napisać tej nazwy, a w opisie nawias kwadratowy, później klamerkowy i na końcu również piszemy to samo, co w tym miejscu. Jak widać, już się wszystko zmieniło w nazwie oraz w opisie. Jak widać, nazwa jest zmieniona oraz opis również jest zmieniony. Teraz powiem wam, jak pokolorować w ogóle ten tekst i tak dalej. Więc na razie już wiecie, jak zmienić tekst tej nazwy tego przedmiotu. Więc przechodzimy dalej i dalej mamy kolorowanie. Kolorowanie tekstu polega na tym, że po przecinku, po tekście w nazwie, piszemy przecinek i piszemy to samo co w tekst, tutaj w tym miejscu. Natomiast piszemy tutaj kolor, dwukropek i nazwę koloru. I myślę, że wszystkie kolory będą w opisie pod tym filmem. Przechodzimy dalej, a w lore, czyli w opisie, mamy to samo. Natomiast piszemy po przecinku kolor i również możemy sobie zmienić kolor naszego opisu. Jak widać, nazwa jest czerwona, a opis jest żółty. Więc na razie to już nie jest jeszcze efekt, który chcieliśmy uzyskać. Oraz również przechodzimy dalej. Dalej mamy to samo, lecz dodaliśmy coś takiego jak atrybuty. Atrybuty to jest 5 takich modyfikatorów tekstu, które działają różnie na naszą nazwę. Jest ich 5, jak powiedziałem wcześniej. I są one tak: pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, pochylenie oraz cenzura. Nazywają się bold, underline, strike through, obfuscated oraz italic. Teraz pokażę wam, jak to zrobić, czyli zacznijmy od nazwy. Po tekście, tak samo jak to był kolor wcześniej, tak samo możemy tu napisać bold, czyli pogrubienie. Również możemy dodać kolor, tylko wystarczy dodać po prostu przecinek i napisać to, co wcześniej było w tym command bloku. Więc uruchomimy ten command block i dostaliśmy taki przedmiot z pogrubionym tekstem w nazwie oraz w opisie z podkreśleniem, jak tutaj można zobaczyć. Po przecinku jest underlined i jest true. True albo false znaczy prawda lub fałsz, czyli to ma być zrobione czy nie zrobione. Przechodzimy dalej i w tym miejscu pokażę wam, jak zrobić dwuczęściowe nazwy. Czyli na przykład jest jedno słowo i one na przykład ma być pokolorowane na złoto, a drugie słowo na przykład na niebiesko. Więc już wam pokazuję, jak to zrobić. Przechodzimy do tekstu, piszemy nazwa 1 i tutaj, jeśli mamy ten nawias klamerkowy, tutaj wszystko zamykamy w kwadratowym jeszcze raz. Tutaj apostrofy piszemy, uważajcie, żeby to nie było to. To jest to, co jest obok cudzysłowiu. Więc wszystko zamykamy w kwadratowym i tutaj piszemy naszą nazwę pierwszą, czyli pierwszą frazę. Tutaj możemy wszystko sobie dać fajnie, czyli na przykład możemy dać jakiś kolor. Na przykład dajmy na to, będzie to kolor złoty, a po przecinku damy nazwa 2 i na przykład nie będzie miało żadnego koloru. I w tym momencie cały tekst jest pokolorowany na złoto, ponieważ nie ustawiliśmy jakby koloru w nazwie drugiej, więc trzeba tego unikać i po prostu również trzeba będzie pisać kolor. Czyli na przykład dajmy na to, ten kolor ma być niebieski. I jak widać, kolor jest niebieski w drugiej frazie, a w pierwszej jest na złoto. Więc teraz przejdziemy sobie do opisu. A jak chcemy na przykład trzecią frazę, to po prostu tutaj przecinek piszemy oraz tutaj dodajemy następną, tak jakby ten nawias klamerkowy. Więc przechodzimy dalej, dalej jest opis i on jest już trochę bardziej złożony, ponieważ się składa na
frazy, czyli te części, jak jest w opisie, oraz na linijki, więc to utrudnia trochę sprawę. I tutaj zamykamy wszystko w nawias kwadratowy, później znowu, oraz ten nawias kwadratowy to jest do linijek, a ten jest do frazy. Czyli jak widać tutaj zamykamy to w nawias klamerkowy, piszemy frazę pierwszą, później frazę drugą. Przykład, możemy tutaj sobie dać jakiś kolorek, czyli na przykład kolor dwukropek, na przykład biały. Dajmy sobie biały kolor. Wszystko zamykamy w nawiasie i teraz pierwszy opis będzie, jak widać, na ten podstawowy kolor, a drugi będzie na biało. Dalej wszystko tutaj zamykamy. Jak chcemy, to możemy tutaj po prostu dać kolejną część linijki. A tutaj po tym przecinku jakby się robi następna linijka, czyli jeżeli chcemy na przykład trzecią linijkę, to musimy tutaj dać przecinek, otworzyć apostrofę i w tym momencie tutaj trzeba dać coś takiego, o, w ten sposób. I tutaj możemy dodać trzecią linijkę, ale to już tak, jeśli ktoś chce. Tutaj piszemy oczywiście w drugiej linijce to, co tam chcielibyśmy napisać. I w sumie to jest tyle, co chciałem powiedzieć, ponieważ to jest raczej już wszystko. Więc na przykład dajmy na to, że opis 4 będzie miał na przykład kolor, albo nie, będzie mieć pogrubienie na przykład. I tak jak widać, pogrubienie jest ustawione. Więc mam nadzieję, że film wam się spodobał, że nauczyłem was, jak robić kolorowe nazwy przedmiotów w Minecrafcie. Jeśli wam się podobał, zostawcie lajka. Jeżeli się nie podobał, to po prostu standardowo zostawcie lajka w dół. No i ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!